Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. W każdy czwartek o 12.15 w Radiu LK. Kamil Bachosz, witam i zapraszam na kolejny program Samorządowy Jarocin. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Pan Bartosz Walczak, zastępca burmistrza Jarocina. Dzień dobry. Dzień dobry Panie Redaktorze i dzień dobry Państwu. My sobie porozmawiamy o Jarocin Festiwalu, który już niedługo, a konkretnie o jarocińskich rytmach młodych, bo mamy już półfinał tego konkursu i mamy już wybranych 30 zespołów, które do tego półfinału przeszły. Tak, jury Jarocińskich Rytmów Młodych, któremu przewodniczy Darek Malejonek, wyłoniło 30 półfinalistów, no a teraz ich los jest w Państwa rękach i to dosłownie w Państwa rękach, bo to właśnie internauci teraz głosują i decydują o tym, kto wystąpi w koncercie półfinałowym. Głosowanie trwa od 5 czerwca do 18 czerwca, więc zachęcam wszystkich do tego, aby oddawać swoje głosy. Głosowanie jest prowadzone na stronie www.rytmy.spichlerzpolskiegoroka.pl. Wszystkie informacje są też dostępne na Facebooku na stronie jarocin.pl. Najlepsza piątka wskazana przez internautów zagra w finale przeglądu, który odbędzie się 15 lipca 2021 roku w Nowym Jarocińskim Amfiteatrze. A zwycięzca wybrany przez jury otrzyma nagrodę finansową o wartości 10 tysięcy złotych, a także wystąpi już tradycyjnie podczas finału Jarocin Festival. Ten konkurs co roku cieszy się dużą popularnością. W tym roku, z tego co wiem, to prawie 180 zespołów się zgłosiło, czyli to jest też sukces dla Was, jako tutaj organizatorów. Tak, to jest sukces dla organizatorów, ale przede wszystkim dla miasta i dla marki Jarocina, jaką cały czas pozostaje, zwłaszcza dla tych młodych artystów, dla młodych zespołów, które chcą zadebiutować. A warto podkreślić, że to zgłoszenia nie tylko z Polski, ale również i z zagranicy, co nas bardzo cieszy. No ale też ważne jest to, że zgłoszenia i artyści, którzy zgłaszali się, prezentują bardzo różnorodną stylistykę, począwszy od rocka, we wszelkiego jego dominach, przez reggae, punk, blues, hip-hop, czy też muzykę elektroniczną, więc jest to różnorodne, a Jarocin zawsze był różnorodny i na różnorodność otwarty. Jesteście zadowoleni, że właśnie ta marka Jarocin Festiwalu wyszła już poza granice kraju? Tak, to jest bardzo dobra wiadomość. Mamy nadzieję, że uda się przeprowadzić tegoroczną edycję festiwalu. Myślę, że wszystko okaże się w najbliższych dniach, myślę tygodniach najpóźniej, bo jest spora szansa, że jeśli impreza dojdzie do skutku, to będzie to rekordowa frekwencja z bardzo dobrą organizacją. Czyli pokazuje to, że jest zapotrzebowanie na tą imprezę. Jest zapotrzebowanie i chcielibyśmy wykorzystać to zapotrzebowanie do tego, aby umocnić markę festiwalu, po to, aby z roku na rok był on coraz większy i coraz bardziej ważny na muzycznej mapie Polski, tak jak to było kiedyś. Czyli można powiedzieć, że ta pandemia wpłynęła pozytywnie na to, co się dzieje? Ja uważam, że tak i generalnie na zapotrzebowanie wszystkich nas na wyjście do restauracji, pojechanie nad jezioro, wyjechanie gdzieś, nie wiem, oderwanie się gdziekolwiek, pójście na koncert, jak najbardziej. Teraz, jeśli będzie dobra oferta, to na pewno ludzie z tego będą chcieli skorzystać. Ale wiemy, że ten festiwal będzie też w pewnym sensie połączony z Jarocińskim Amfiteatrem, bo tam odbędzie się właśnie ten koncert finałowy Jarocińskich Rytmów Młodych i zwycięzca zagra na dużej scenie podczas Jarocin Festiwalu. Tak, i to jest powrót do korzeni, tak jak to było dawniej, za starych dobrych lat, jak mówią starzy bywalcy Jarocińskiego Festiwalu. Ja niestety do nich nie należę, ponieważ kiedy tak naprawdę festiwal w 91 roku już rządził swoją świetność w tamtych latach, ja przez mgłę tylko pamiętam punków, którzy chodzili przez jarociński rynek czy po Jarocinie, ale jeszcze coś z tamtej atmosfery dawnej pamiętam i namiotów porozbijanych w znacznej części miasta. Natomiast wróćmy do amfiteatru. Tak jak pan powiedział, panie redaktorze, w Jarocińskie Rytmy Młodych w amfiteatrze i to w nowym amfiteatrze, który jest zbudowany w symbolicznym miejscu, czyli na miejscu tego starego amfiteatru, ale w zupełnie nowym stylu, według nowych standardów i zupełnie innego designu, który wkomponowuje się w zabytkowy park połączony z Pałacem Radolińskich, który ma unikatowy design, który wielu osobom kojarzy się z takim designem skandynawskim. No, jesteśmy na finiszu prac, naprawdę wygląda to przepięknie. A myślę, że kiedy ze sceny zabrzmią muzyczne dźwięki, kiedy pojawią się efekty świetlne, kiedy wreszcie amfiteatr wypełni się wspaniałą jarocińską i nie tylko publiką, no to będzie dopełnienie tego wszystkiego. To tą informacją zakończmy dzisiejszy program. Moim Państwa gościem był pan Bartosz Walczak, zastępca burmistrza Jarocina. Dziękuję. Dziękuję i do usłyszenia. Kamil Bachosz, także dziękuję. Zapraszam na kolejny program już w przyszłym tygodniu.
Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. W każdy czwartek o 12:15 w Radiu LK.